Witam wszystkich hobbystów oraz pasjonatów świata terrorystyki. Dziś przedstawię Wam długo oczekiwane moduły, jakimi są generator etykiet oraz czytnik kodów QR. Zacznijmy od etykiet. Są one podzielone na dwie kategorie: etykiety zwierząt oraz etykiety pojemników. Mają one niemal identyczną budowę i działanie, dlatego dokładnie omówimy jedynie pierwszą z nich. Zasada działania generatora jest dosyć prosta. Po pierwsze wybieramy dane do etykiet. Możemy zostawić do wyjścia wybór, wybierz z listy i zaznaczyć interesujące nas wpisy lub pobrać wszystkie nasze zwierzęta. Wtedy też checkboxy zostaną zablokowane. Gdyby coś było niejasne, możecie najechać na ikonę z pytajnikiem i zobaczycie chmurkę z podpowiedzią. Teraz omówimy ustawianie etykiet. Pokaż pola. Zaznaczcie tu, co chcecie zobaczyć na etykiecie. Gatunek oraz nazwa gatunku pobierane są z modułu lista gatunków, a imię z modułu twoje zwierzęta. Czcionka dobierana jest automatycznie do wielkości elementów, można ją również nadpisać. Wyrównywanie tekstu to chyba oczywiste. Tu natomiast możemy pokazać lub usunąć ramki z elementów etykiety. Następnie mamy ustawienia pliku. Możemy zamienić układ strony. Format druku jest dostępny póki co tylko jeden. Tu możemy wybrać ilość kolumn, co przekłada się na wielkość elementów. Jest ona dopasowana do orientacji pionowej. Ostatnim elementem są marginesy, które możemy dodawać lub usuwać pomiędzy etykietami. Teraz pokażę Wam przykładowo wygenerowany plik PDF. Oczywiście możemy go dopracować, musicie jedynie pobawić się nieco z ustawieniami. Generator daje wiele możliwości, także zachęcam do zapoznania się ze wszystkimi. Dodałem również możliwość pobrania pliku Excela, ponieważ ten format danych można użyć w programach obsługujących drukarki do etykiet. Ja obecnie używam Label Writer 450 marki Dymo. Niezły sprzęt, ale jest mały problem z generowaniem kodów QR. Ogólnie polecam zakup drukarki do etykiet, ale niekoniecznie. Teraz omówię budowę skanera QR, a później pokażę Wam praktyczny przykład użycia. Do głównego widoku skanera możecie dostać się na kilka sposobów. Pierwszy to klikacie w zakładkę etykiety, a następnie skaner kodów QR. Jak widzicie, nie mamy podpiętej żadnej kamery. Teraz podepnę swoją kamerę internetową i pokażę Wam drugi sposób uruchomienia skanera. Wystarczy kliknąć w ikonę na górnym pasku. Dostajemy informację, że najpierw należy wybrać moduł oraz akcję. OK, tak więc wybieramy moduł karmienie. Od razu pokazuje nam się widok kamery i dostępne akcje. OK, a teraz krótki opis poszczególnych pól. Moduł. Wybór, dla jakiego modułu chcemy zeskanować kod. Akcja, czyli co chcemy zrobić. Zauważmy, że poszczególne moduły mogą mieć przypisane inne akcje. Ostatnie pole to wybór kamery. Z racji tego, że nagrywam tutoriala z komputera, mamy dostęp do jednej kamerki. Nazwa domyślna w moim przypadku to HP Webcam. Zanim przetestujemy skanowanie kodów, pokażę kolejny sposób uruchamiania skanera. W głównym widoku każdego z tych modułów znajdziecie dodatkowy przycisk, który to umożliwi. Zobaczmy to na przykładzie. Przejdźmy do wylinek. Od razu rzuca się w oczy lista rozwijana z akcjami oraz nowy przycisk. Wypróbujmy go. Zostaliśmy przekierowani do głównego widoku skanera i zobaczcie, że mamy już wypełniony formularz. Zostanie nam tylko zeskanować kod. Na załączonym widoku kamery mamy dwa kody QR. Od lewej powiem Wam od razu, że jest błędny. Zobaczymy, co się stanie przy próbie jego zeskanowania.
Widzimy komunikat błędu. Cofnijmy się do poprzedniej pozycji. A teraz zeskanujmy właściwy kod. Zostaliśmy przekierowani do formularza dodania nowego wpisu, do modułu wylinki. Zauważcie, że automatycznie wybrało nam zwierzaka, dla którego zeskanowaliśmy kod QR. Teraz zostaje nam tylko dodanie ewentualnej notatki oraz zapis. W ten sposób łatwo i szybko możecie zapisać oraz przeglądać wpisy w modułach. Teraz spójrzcie na załączony obrazek. Są na nim trzy moje terraria. W lewym górnym rogu znajdują się etykiety. Aby nieco zobrazować możliwość generatora etykiet, wydrukowałem je na różne sposoby. Terrarium numer 1. Mam jedną etykietę pojemnika i trzy zwierząt. Terrarium numer 2. Tu jest nieco inaczej. Jest sam kod QR pojemnika i jak widzicie, możecie własnoręcznie wypełnić etykietę. Terrarium numer 3. A tu widzicie etykiety z drukarki do etykiet. Zaraz przedstawię Wam praktyczny przykład użycia skanera. Żeby lepiej zobrazować działanie, nagrywam bezpośrednio ze swojego telefonu. Najpierw zeskanujemy kod pojemnika. Wchodzimy do odpowiedniego modułu. Przykładowo chcemy zobaczyć listę wszystkich zwierząt w terrarium, więc wybieramy lista zwierząt w pojemniku i klikamy przycisk. Zostaliśmy przekierowani do skanera. Skanujemy kod. I voilà, jak dobrze pamiętacie, w tym terrarium mieliśmy 3 sztuki zwierząt. Teraz przykładowo chcemy dodać nową wylinkę. Wchodzimy do modułu, klikamy przycisk i zatrzymamy się tutaj na chwilę. Na Waszych telefonach będziecie mieli duży wybór kamer do wykorzystania przy skanowaniu kodów QR. Możecie na początku potestować, która najszybciej działa. Wybór zapisywany jest w sesji, czyli zapamiętywany jest na czas uruchamiania aplikacji. OK, a teraz zeskanujemy kod. Teraz zostaje nam tylko dodać ewentualną notatkę i potwierdzić. Proste, prawda? Dziękuję za uwagę i zapraszam do zapoznania się z kolejnymi filmami oraz zachęcam do subskrypcji kanału.